Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej. Przepraszamy za małe opóźnienie. Konferencja poświęcona jest inwestycjom, innowacyjnym inwestycjom w Polsce, w tym ogłoszonej wczoraj w Davos dużej inwestycji firmy AstraZeneca na działalność B+R. W konferencji bierze udział minister rozwoju pani Jadwiga Emilewicz oraz prezes firmy AstraZeneca Pharma Poland pan dr Jarosław Oleszczuk. Pani minister, zapraszam panią tutaj do mównicy. Poproszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To dobre wiadomości, kolejny dzień dobrych wiadomości dla polskiej gospodarki. Wczoraj cieszyliśmy się wspólnie, że udało nam się przebić 200 tysięcy mieszkań nowych oddanych w ubiegłym roku. To największa liczba od 1980 roku, a równocześnie widzimy, że ta liczba będzie się zwiększać w najbliższych latach, ponieważ liczba nowych inwestycji rozpoczętych w ubiegłym roku to jest ponad 230 tysięcy, a pozwoleń na budowę 260 tysięcy, więc obiecujemy tylko dobre wiadomości w zakresie budownictwa mieszkaniowego w ciągu najbliższych lat. Ale nowoczesna gospodarka to nowoczesne technologie, to także otwartość na przyjmowanie nowych inwestycji. Każdorazowo, kiedy inwestor, który jest obecny na polskim rynku od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, deklaruje reinwestycje, to jest także potwierdzenie, że mamy dobre warunki prawne do tego, aby w Polsce opłacało się inwestować. Wczoraj w Davos na konferencji ekonomicznej pan premier wspólnie z prezesem AstraZeneca ogłosili nowe inwestycje AstraZeneca właśnie w Polsce. To wartość zadeklarowana inwestycji to jest ponad 1,5 miliarda złotych w ciągu najbliższych lat, które Astra zainwestuje właśnie w Polsce. To firma, jedna z najbardziej innowacyjnych firm farmaceutycznych, pewnie już trudno tak ją nazywać, biotechnologicznych, globalnych, która jest znana na polskim rynku od niemal 30 lat, w pierwszej fazie od bardzo prostej swojej obecności tutaj, rozbudowuje swoją działalność, gdzie już nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także opracowuje formulacje nowoczesnych terapii. Dzięki temu, dzięki obecności tego typu firm na polskim rynku, a nie jest ona jedyną, przypomnijmy, bo ten kampus biotechnologiczny w Polsce rozbudowuje się coraz bardziej i w tym zakresie mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli dla Państwa dobre informacje. On buduje dobry pas transmisyjny pomiędzy polskim światem nauki i światem badawczo-rozwojowym, a też dostarczaniem dobrych, nowoczesnych terapii dla Polaków. Poprzez wartość wypracowywaną w Polsce rośnie oczywiście wartość polskiej gospodarki. Zatem cieszymy się bardzo z tej inwestycji, cieszymy się, że Astra wybrała Polskę 30 lat temu i że jest jej dobrze w Polsce i ma zamiar wspólnie z nami się rozwijać. Ale to także dobra okazja do tego, abyśmy podsumowali rok funkcjonowania, ponad rok, ale pełny kalendarzowy, funkcjonowania polskiej strefy inwestycji. Znowelizowana przez nas ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, w tych obszarach uprzywilejowania podatkowego i pewnej zwiększonej intensywności pomocy publicznej, która obowiązuje w Polsce, obowiązywała od 1994 roku. Dokonaliśmy przeglądu kosztów, korzyści, jakie polska gospodarka odnosiła z tytułu posiadania takich specjalnych stref inwestycyjnych i oceniliśmy ją jednoznacznie pozytywnie. Te lata obowiązywania specjalnych stref sprawiły, że utworzono setki tysięcy nowych miejsc pracy i pojawiły się inwestycje, zwłaszcza w sektorach nieobecnych, bądź tych, które znikły z mapy polskiej gospodarki. No niemniej jednak problem, który adresowały strefy w 1994 roku, czyli galopująca inflacja oraz ogromne bezrobocie, no nie był już, nie jest problemem prawdziwym od kilku lat aktualnym w polskiej gospodarce. Naszym największym wyzwaniem są dzisiaj już nie ilość miejsc pracy, ale wartość inwestycji i poziom zaawansowania technologicznego tych inwestycji. Kolejnym problemem, z jakim mierzyliśmy się, to iż ta specjalna strefa ograniczona do 800 powierzchni Polski, no nie ułatwia nam realizacji strategicznego celu planu Morawieckiego, planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli modelu zrównoważonego właśnie, gdzie przyciągalibyśmy inwestycje w mniej rozwinięte, słabiej rozwinięte tereny. Stąd rozszerzyliśmy możliwość uzyskania przywileju strefowego, przywileju podatkowego
na cały obszar Polski i zgodnie z mapą pomocy publicznej tego wsparcia chcemy dziś udzielać i udzielamy od ponad roku inwestorom. I musimy powiedzieć, że ta pierwsza ewaluacja pierwszego roku wypada korzystnie. Udało nam się, widzimy po tym pierwszym roku, że wszystkie cele, jakie zostały zapisane w ocenie skutków regulacji, specjalna strefa, polska strefa inwestycji dzisiaj spełnia. Mamy od września 2018 roku, czyli od kiedy ustawa weszła w życie, mamy ponad 400 nowych pozwoleń strefowych, nowych inwestycji zadeklarowanych. Wartość tych inwestycji to ponad 30 milionów złotych i bardzo znacząca liczba miejsc pracy. Co więcej, udało nam się przyciągnąć, pojawiają się nowi inwestorzy w obszarach, które nie były objęte obszarami strefowymi przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy. Mamy około 15% z tych nowych zadeklarowanych inwestycji, to są inwestycje w Polsce Wschodniej. I też to, co ważne, mamy znaczący wzrost małych i średnich firm, które w tej ustawie zostały objęte szczególną troską, to znaczy mały i średni przedsiębiorca dostaje więcej punktów za to, iż w procesie udzielania pozwolenia strefowego. To ważna wiadomość, dlatego że to jest jeden też z tych elementów. Polska Strefa Inwestycji ma być jednym z tych elementów, które mają ułatwić powiększanie potencjału Polski małych i średnich firm. Z instrumentów Polskiej Strefy Inwestycji korzystają oczywiście też globalne firmy, takie jak AstraZeneca, choć jeśli dobrze pamiętam, to akurat AstraZeneca z tych przywilejów strefowych w Polsce nie korzysta. Natomiast to rzeczywiście ten instrument pozwala nam przyciągać dużych inwestorów. W ciągu ostatnich lat, przypomnijmy, to takie inwestycje jak Umicore, Daimler czy Toyota skorzystały z naszych rozwiązań. Warto także wspomnieć, że w ubiegłym roku rozszerzyliśmy program wsparcia inwestycji o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. To jest ten tak zwany program grantowy, który pomaga nam przyciągać tak ważne, duże inwestycje. Rozszerzyliśmy czas wsparcia do 2030 roku i zwiększyliśmy go o 1 100 000 000 zł. To też jest ten program, który sprawia, że Polska jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem, do którego inwestorzy chcą przyjeżdżać, gdzie chcą inwestować i reinwestować. Zatem rozpoczynamy rok od kilku ważnych ogłoszeń, informacji o nowych, dużych inwestycjach i mamy zamiar spotykać się z Państwem z takimi dobrymi wiadomościami w ciągu całego tego roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Minister. Bardzo zapraszam teraz do zabrania głosu Pana Prezesa Ola Szczuka. Bardzo dziękuję Pani Minister. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej konferencji prasowej. Jako taki ważny moment dla nas po tym ogłoszeniu wczorajszym w Davos Pana Premiera Morawieckiego i Leifa Johanssona. Chciałem na wstępie bardzo podziękować Pani Minister i polskiemu rządowi za otwartość przez ostatnie kilka lat, bo rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy wielokrotnie od 2016 roku, od kiedy ja wróciłem do Polski i przychylność i współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości, potem Ministerstwem Rozwoju i z Panią Minister była naprawdę wspaniała i dzięki temu ta dzisiejsza konferencja prasowa i te wczorajsze ogłoszenia są możliwe. Na początku pozwolę sobie opowiedzieć trochę o tym, co już osiągnęliśmy. AstraZeneca, tak jak Pani Minister mówiła, to obecność na polskim rynku od blisko 30 lat. Jeszcze wcześniej jako osobne firmy Astra, szwedzka i brytyjska Zeneca, potem po fuzji od 99 jako AstraZeneca. Na koniec 2019 roku zatrudnialiśmy blisko 1700 osób, z czego około 900 to były osoby zatrudnione w Globalnym Centrum Badań i Rozwoju, jednym z sześciu takich globalnych centrum AstraZeneca na świecie, czyli AstraZeneca wybrała sześć krajów, w których inwestuje w badania i rozwój i Polska jest jednym z tych sześciu krajów. Jesteśmy największym, już w tym momencie mogę powiedzieć, największym niepublicznym pracodawcą dla osób z doktoratami z dziedzin life sciences. Zatrudniamy ich ponad setkę w tym momencie.
W 2019 roku zainwestowaliśmy około 500 milionów złotych w całą naszą działalność operacyjną, z czego większość, więcej niż połowa, to były inwestycje właśnie w badanie i rozwój. Polska jest dzisiaj miejscem, z którego zarządzamy 83 międzynarodowymi projektami badawczymi. To jest mniej więcej 60% wszystkich projektów badawczych, które prowadzi AstraZeneca na świecie. I zarządzamy operacjami w 43 krajach świata. Szczególnie dumni jesteśmy z prac naszego zespołu w Polsce, które doprowadziły do stworzenia pierwszego polskiego leku innowacyjnego. Ja trochę się śmieję, że to pierwszy polski lek innowacyjny, bo to w naszej branży trudno powiedzieć, co to znaczy lek, który jest z danego kraju, bo ten proces badawczo-rozwojowy trwa między 5 a 15 lat i to, że jakaś molekuła, cząsteczka została opatentowana w jakimś kraju, to nie znaczy, że w ogóle będzie kiedykolwiek lekiem. Natomiast wszystkie badania, które doprowadziły do rejestracji tego leku na świecie, zostały wykonane właśnie przez polskich specjalistów z naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Nie spoczywamy na laurach, już nasza obecność jest duża, natomiast działamy dalej, nie hamujemy, wręcz przeciwnie, przyspieszamy. W najbliższych 5 latach, zgodnie z deklaracją wczorajszą, zainwestujemy około 1,5 miliarda złotych, większość z tej kwoty w działalność badawczo-rozwojową. Główny obszar naszych inwestycji to kapitał ludzki. Tu muszę powiedzieć, że inwestujemy w cudzysłowie w fabrykę mózgów i w fabrykę ludzi. To są ludzie, którzy są w tym momencie bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o wiedzę, o know-how, jak prowadzić badania i rozwój w branży farmaceutycznej. To jest bardzo skomplikowany proces. Myślę, że na konferencję prasową, która może być dedykowana temu tematowi, chętnie poprowadzę przy innej okazji. Natomiast jest to naprawdę wyjątkowy potencjał, który w tym momencie kształcimy w Polsce. To też magnes dla świetnie wykształconych Polaków, żeby nie wyjeżdżali z Polski. Do tej pory osoby, które chciały wykonywać podobną pracę, najbliżej miały do Szwajcarii, do Belgii, do Anglii, do Stanów. Dzisiaj mogą zostać w Polsce, w Warszawie. To też magnes dla osób, które są świetnie wykształcone, dla Polaków świetnie wykształconych za granicą, żeby wracali. I takich przykładów w AstraZeneca już mamy bardzo wiele. W ciągu najbliższych 5 lat planujemy zwiększenie zatrudnienia w polskim centrum do około 2400. Zawsze jesteśmy ostrożni w tych szacunkach. Pamiętam, w 2017 planowaliśmy na koniec 2019 1200 osób, mieliśmy 1700. Ostrożnie planujemy 2400. 7 stycznia zaczęło pracę u nas 55 osób, a dzisiaj mamy otwartych 82 rekrutacje. Także jestem prawie pewien, że te 2300-400 osiągniemy na koniec tego roku. Czyli w porównaniu z momentem, kiedy zaczęliśmy zwiększać znacząco inwestycje, czyli w 2017, zwiększamy zatrudnienie 4-krotnie. Dodatkowo nawiązujemy współpracę z wiodącymi ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi w Polsce. Wspieramy również polskie startupy. Wierzymy, że jako firma o zasięgu globalnym jesteśmy w stanie pomóc młodym polskim naukowcom i przedsiębiorcom osiągnąć sukces międzynarodowy. Takie główne filary naszych inwestycji, tych nowych, ogłoszonych wczoraj, to globalne centrum bioinformatyczne. To będzie jedyne w swoim rodzaju centrum AstraZeneca w świecie i jedyne tego rodzaju w Polsce. Globalne centrum badań medycyny precyzyjnej, inaczej zwanej medycyną personalizowaną. To też będzie taki mózg tej medycyny personalizowanej, badań nad cząsteczkami w zakresie medycyny personalizowanej w AstraZeneca. Finalizacja utworzenia 3 globalnych centrów usług wspólnych, analityki finansowej, HR i zakupów. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej wcześniejszych faz, czyli tak zwanej drug discovery, tej fazy, w których odkrywa się rzeczywiście nowe cząsteczki, oraz rozbudowa infrastruktury badawczo-naukowej w Warszawie. Podsumowując, czujemy, że AstraZeneca powinna zmienić swój wpis w Wikipedii i na stronie internetowej z tego, że jest brytyjsko-szwedzką firmą, na brytyjsko-szwedzko-polską. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, to jest czas na pytania, także zapraszam. Tutaj zaraz poproszę o mikrofon. Mogłabym zaprosić na środek pana prezesa, panią minister.
Dzień dobry, Marcel Zatoński, Puls Biznesu. Ja mam dwa pytania, jedno do pana prezesa, jedno do pani minister. Może zacznę od pana prezesa. Bo panie prezesie, my rozmawialiśmy pod koniec 2018 roku. Wtedy deklarował pan na łamach Pulsu Biznesu, że AstraZeneca w ciągu najbliższych 5 lat zainwestuje w Polsce ponad 1,5 miliarda złotych, czyli identyczną kwotę, jaka wczoraj została zadeklarowana w Davos. Interesuje mnie, czy wczoraj w Davos tak naprawdę zapadły jakieś nowe decyzje, czy po prostu kontynuujecie tę ścieżkę rozwoju, która została już określona dużo wcześniej, no i jaki właściwie wsparcie rządowe, czy jaki jest udział rządu w tej waszej decyzji o inwestowaniu kwoty 1,5 miliarda złotych, skoro już wcześniej mówiliście, że inwestujecie właśnie taką kwotę? Bardzo dziękuję za to pytanie. To pokazuje, że nie hamujemy, tylko przyspieszamy. Rzeczywiście w 2018 roku deklarowałem, że będziemy inwestować w Polsce taką kwotę 1,5 miliarda złotych w przeciągu 5 lat. Zrobiliśmy to praktycznie już, czyli w zasadzie już ta inwestycja została w większości zrealizowana. To ta inwestycja, o której panowie rozmawiali wczoraj w Davos, to zupełnie nowa inwestycja właśnie w te obszary, o których mówiłem. To są nowe miejsca pracy w badaniach i rozwoju, bioinformatyka, wczesne fazy rozwoju i są to inwestycje w zasadzie wyłącznie przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową. Te dotychczasowe były, ta kwota opiewała na całą naszą działalność operacyjną, łącznie z tymi centrami usług wspólnych. Teraz to jest kwota, która prawie wyłącznie będzie właśnie zainwestowana w działalność badawczo-rozwojową. Także, tak jak mówię, przyspieszamy jeszcze bardziej i liczymy, że, tak jak pani minister mówiła, jeszcze bardziej przyczynimy się do powstania takiej prawdziwej infrastruktury badawczej w Warszawie. Tak dopytując, no skoro w planie na 2018-2022 było 1,5 miliarda złotych, teraz w planie na 2020-2025 jest 1,5 miliarda złotych, to czy mówimy o 3 miliardach złotych inwestycji w 7 lat, czy o jakiej kwocie inwestycji mówimy w ciągu tych 7 lat ze strony AstraZeneca? Tak, 7 lat to będzie około 3 miliardy złotych w sumie. Teraz pytanie do pani minister, jeśli mogę, już kończę. Ja chciałem zapytać o pracę nad tak zwanym refundacyjnym trybem rozwojowym, który był zapowiedziany jeszcze w planie Morawieckiego. Pani minister zapowiadała, że on pojawi się nawet w pierwszym kwartale 2018 roku. Mamy pierwszy kwartał 2020 roku. Refundacyjnego trybu rozwojowego nie ma i tak naprawdę nie ma klarownego pomysłu na to, w jaki sposób chcecie przyciągać inwestycje farmaceutyczne w Polsce i jakiego rodzaju mają być te inwestycje, czy produkcja leków, czy na przykład badania i rozwój, więc chciałbym usłyszeć jakąś deklarację w sprawie RTR-u od pani minister i jakie inwestycje według pani minister farmaceutyczne w Polsce są najbardziej pożądane, czy produkcja, czy badanie i rozwój. Myślę, że pomimo, iż nie ma jeszcze ciągle rozwojowego trybu refundacyjnego, to takie firmy jak Astra decydują się o inwestycjach w Polsce. Myślę, że to jest najlepszy też dowód na to, że warto inwestować w Polsce w te wczesne fazy, prace badawczo-rozwojowe, ze względu zapewne, jak się domyślam, to nie muszę się domyślać, bo o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, na doskonałą jakość polskich naukowców, którzy mogą zasilać takie projekty badawczo-rozwojowe swoją pomysłowością i doskonałością naukową. Ale to prawda, rozwojowy tryb refundacyjny, to, że go nie ma, nie mamy jeszcze, to czuję, że z projektów, za które odpowiadałam w ubiegłej kadencji, 99% udało mi się zrealizować tego. Nie, to jest bodaj jeden z najbardziej skomplikowanych, złożonych i wymagających. Tak jak wielokrotnie mówiłam, właściwie nie ma nigdzie gotowego modelu na świecie, który można by wprost przeszczepić do polskiego systemu prawnego, polskiego systemu refundacyjnego, który ma za zadanie dwa cele, jak wiemy, i dlatego on jest tak wrażliwy społeczny. Z jednej strony zależy nam na tym, aby dostarczyć w miarę możliwości dostępne finansowo, tanie terapie masowo, populacyjnie. Z drugiej, aby dostarczać terapie najnowsze, aby te terapie powstawały w Polsce, aby były owocem prac badawczo-rozwojowych powstających w Polsce. W ten sposób przyciągać podmioty gospodarcze do Polski, które tutaj będą nie tylko opracowywać leki, ale także płacić podatki. Dwa pozornie sprzeczne, trudne do pogodzenia cele. My przygotowaliśmy w tej poprzedniej kadencji, myślę, bardzo rzetelne prace studyjne. Złożoność tej materii sprawiła, że nie byliśmy gotowi z rozwiązaniami w 2018
roku przygotowaliśmy analizę, podstawy do tego, w jaki sposób ten złożony algorytm refundacyjnego trybu rozwojowego powinien wyglądać. Nam zależy dziś, jeśli odnosząc się do drugiej części, i ja zapowiedziałam, wznawiamy pracę grupy, która pracowała nad RTR-em i od lutego te prace uruchomimy ponownie. Jak Państwo doskonale wiedzą, jest to jeden z celów, który pan premier Morawiecki nam postawił. Mam nadzieję, że wspólnie z panem ministrem Szumowskim doprowadzimy ten projekt do szczęśliwego finału w tej kadencji. To, co jest naszym celem, jeżeli chodzi o przyciąganie inwestycji, to oczywiście jesteśmy zainteresowani inwestorami, którzy będą tutaj inwestować i budować laboratoria, nawiązywać relacje z polską infrastrukturą naukowo-badawczą. Dobrym tego przykładem to, co wydarzyło się w minionym dziesięcioleciu w Irlandii. Dla mnie to jest taki kompas, który sobie zawsze stawiam na biurku, jeśli myślę o biotechnologii, rozwoju biotechnologii w Polsce. I mam nadzieję, że kolejnymi krokami nie będzie tylko regulacja, ustawa, rozporządzenie o rozwojowym trybie refundacyjnym, ale także dobre informacje w zakresie powołania wspólnie z partnerami biznesowymi w Polsce takiego hubu biotechnologicznego, do którego będą kontrybuować ci najwięksi, najbardziej innowacyjni, polski świat nauki z niewielką obecnością polskiego sektora publicznego. To jest nie mniej niż RTR istotny dla mnie cel na tę kadencję. Pytania? Państwa? Jeśli nie ma bardzo... Jest, ale... Dzień dobry, Łukasz Olender, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie do pani minister. Chciałem się spytać o te dane odnośnie oddanych mieszkań do użytku, ponad 200 tysięcy w zeszłym roku. Jakie są prognozy ministerstwa na ten rok i jaki procent z tych mieszkań oddanych w tym roku to będą mieszkania z programu Mieszkanie Plus? Tak jak zapowiadałam, przed upływem stulecia rządu spotkamy się z Państwem wspólnie ze wszystkimi partnerami, z którymi w tej chwili przemodelowujemy nieco program 100 dni, tak? Stulecia powiedziałam, przepraszam bardzo, to tak, to pan premier Morawiecki zawsze mówi o 30 latach, że będziemy, i to tak widać, że utrwalam go przed 100 dniami zatem, a zatem gdzieś tuż po feriach spotkam się z Państwem, gdzie zakomunikujemy wszystkie korekty, jakich dokonujemy w zakresie budownictwa mieszkaniowego dostępnego dla tych, którzy dzisiaj nie mają zdolności kredytowej. Dopraszamy partnerów, wielu partnerów rynkowych i społecznych do realizacji tego programu. Jeśli zaś chodzi, i wtedy przekażę Państwu szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób będziemy realizować program. Tak jak wspomniałam na początku, mamy 207 tysięcy mieszkań oddanych w 2019 roku, prawie 240 tysięcy inwestycji uruchomionych, więc zakładamy, że no, co najmniej taka sama liczba mieszkań, jak oddana była w 2019, będzie w 2020, choć ja zakładam 10% wzrost tej liczby. Ten rynek ciągle ma się dobrze, biorąc pod uwagę wzrost zasobności Polaków, niezależnie od mieszkań społecznych, do tych Polaków, którzy mają zdolność kredytową i są gotowi nabywać mieszkania, to będą jeszcze te kolejne lata, z całą pewnością dobre dla rynku budowlanego, w tym zwłaszcza mieszkalnictwa.